A dzisiaj na szybko, na obiadek jajecznica, żółty ser, strychówka, kiełbasa suszona na strychu moich rodziców, cebulka, tu będą zaraz jajeczka, całe białka i żółtka i trochę tłuszczu. Chyba nie dodam tego tłuszczu. Jeszcze się zastanawiam, zobaczymy jak puści tłuszcz strychówka. Jeżeli będzie przymało, no to oczywiście dodam, ale pewnie nie będzie potrzebne. Także ja się z Wami już cieplutko żegnam. Do zobaczenia, pa, pa. Tak wyglądają dzisiaj moje pazurki. Ciemny fiolet. Taka, jak powiedziała, bardzo doprawiona zupa owocowa. Pa, pa. Szybkie zakupy w sklepiku, zielona herbata w saszetkach, otworzyłam, bo zawsze otwieram z tej folii, ładnie pachnie, delikatnie, naprawdę zieloną herbatą. Ile kosztowała? 2,49 zł, całe opakowanie, 40 okrągłych torebek, ale Wam pokazałam paluchem, ok. I dwa przysmaki dla szczura, nie wiem czy kogoś to interesuje, tu jest... Tutaj jest, tu były snaki takie orzechowe, ryżowe, a w tym drugim były takie snaki buraczkowe, trawiaste i marchewkowe. Po 2,50 taka paczuszka. Dzisiaj kluseczki ziemniaczane, smażone na słonimce. I jeszcze się zastanawiam, czy włożę później w to żółteczko od jajka, czy całe jajko, czy takie tylko będą podsmażone. Wyśmienite. Życzę Wam smacznego. Aha, oczywiście, żeby nie było bez tłuszczu. Patelnia jest niczym nie wysmarowana, nie ma na niej tłuszczu, jest tylko oczywiście ta słoninka, a słoninki był taki kawałeczek naprawdę centymetr na centymetr, także nie za duży. Nawet myślę, że pół centymetra to był. Oczywiście bałagan. I co, ja wykładam na talerzyk i się z Wami żegnam. Do zobaczenia. A tak się prezentują moje kluseczki ziemniaczane z paluszkami krabowymi i czarna herbata. Oczywiście jeszcze przez słomkę. No cóż, jak ktoś jest stary, to musi pić napoje przez słomkę. Tak, to Ebris. Żegnam się z Wami, papa. Pa.